Piąta edycja Nagrody Ekologicznej Lubelskiej, Nagrody Ekologicznej Suseł, w tym przypadku jest to Suseł 2009. W tym roku połączyliśmy to, jezu, pan świeci strasznie mocno. Połączyliśmy to z finałem, czy z ogłoszeniem wyniku również konkursu 3R adresowanego do szkół. Jak ja byłem w szkole, to 3R brałem udział. To takich radość w relacjach ruch i to tam się pchało piłką, lekarką, skakało przez różne rzeczy, a teraz się robi filmy i różne szalone multimedia. Jak wyróżnienie w konkursie Suseł 2009 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lublinie za organizację 21. już edycji Alerty Ekologiczno-Zdrowotnego. Myślę, że to jest nagroda też dla wielu pracowników stacji i również, ale również tych szkół, którzy przez te wszystkie edycje. Także proszę wszystkim swoim koleżankom i kolegom pokazać naszą gratulację. Za zaprzyjaźnienie się z Bobrami. Dużo miasta i dziękuję. Ja mam pytanie, jak pan zbiera ten pokarm, bo to jakie proporcje pan podaje? Wierzby mamy na zmiarzach w niektórych miejscach, które zlecimy. Ale rozdrobniona czy... Nie, nie, w którzy razu. Czy zrobiona jeszcze? Nie, pytają, biorą bez zasilania. Mamy tylko jeden egzemplarz. Może sobie nie powiesicie. Ja myślę, że w szkole będzie wisiało, prawda? Albo pani dyrektor w gabinecie. Dużo bliżej miał nominowany Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin. Nagrodę Suseł 2009 dla ekologicznej ścieżki edukacyjno-turystycznej między Wieprzem a Bukiem utworzonej przez Ośrodek Archeologiczny Słowiański Gród, Choina Chorodyszcze, w Wólce Bieleckiej, Gospodarstwo Agroturystyczne Cyganówka, Wólka Cycowska, Gospodarstwo Ekologiczne w Zabrodziu, skansen Zagroda Polecka w Kołaczach i Ośrodek Jeździecki Żurawiejka w Bukowej Małej. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze jesteśmy bardzo zaszczyceni na pewno tą nagrodą i miejmy nadzieję, że będziemy się starać, żeby ta ekologiczna ścieżka trwała, żebyśmy mieli jak najwięcej właśnie turystów i aby wszyscy chłonęli tą wiedzę zarówno historyczną, jak i ekologiczną i żeby w praktyce właśnie potrafili te wiadomości, które u nas przyjmą, wykorzystać. Zapraszamy. Zapraszamy.